Ależ mam kaca. Pamiętacie mnie? Jesteś stajennym. Wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam tego. Macie tu w podzięce. Chłopi się zeźlili i chcieli ich przepędzić. Na nieszczęście tamtych mnogość była. Związali ich, do stodoły zapędzili. Nie mam siły o tym mówić. Wiedźminie, pozwól na moment. Zdaje się, że nie mieliśmy przyjemności. Mówią na mnie sierżant. Rozumiesz, taki przydomek z wojska. Z czasów, kiedy służyłem z Filipem. Znaczy, z baronem pod temerską chorągwią. Mam sprawę. Nie mam czasu. To zajmie tylko chwilę. Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. Jest w grotach elfie cmentarzysko. Siła potworów się na nim lęknie. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte, takie postrzępione. Zerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła... Rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No, teraz już nie. Wiadomo. Było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Velen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Mam informację o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Widziałem, rozmawialiśmy chwilę. Pozwoliła ci przekazać, że nic jej nie jest. Kiedy wraca do domu? I że nie wróci do ciebie. Jak to? Nie wróci? Ale ja tu wszystko dla niej przygotowałem. Pokój czeka, posłałem po nowe trzewiki do Tucson. Jak to nie wróci? Nie wróci i już. Wcale się nie dziwię. Na jej miejscu też nie chciałbym wracać do takiego domu. Chuj ci w dupę. Znam już twoje zdanie na ten temat. Nie musisz się powtarzać. Wiem. Nie byłem dobrym ojcem, ale... Może jeszcze nie jest za późno. Próbować możesz, jednak nie liczyłbym na spektakularny sukces. Nie mam już nic do stracenia. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Później o tym porozmawiamy. Teraz czekam na informacje o Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała za stan od leżenia. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzieżeś się tego nauczyła? W Karmoren. Tam jest szkoła wiedźmińska, ale przecież biorą tylko chłopaków. Nie jestem wiedźminką. Po prostu się tam wychowałam. Mieczem władasz tak, że nawet bym uwierzył. A na eliksirach też się znasz? Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka. Zamknij się, igry nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Co się stało? Strach cię obleciał? Nie. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też! Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! Dalej, Ciri! Nie przynieś nam wstydu! Zależy ci na tej klaczy, co? Miałam kiedyś podobną! Mój miecz zaraz będzie mój! Ha! Niedoczekanie! Zależy ci na tej klaczy, co? Miałam kiedyś podobną! Dajesz, dajesz! Szybciej, dziewczyno! Wichernie, dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Co to? Szansa na dogrywkę. Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później... Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Mam wieści o twojej żonie. No to kurwa, czemu nie mówisz od razu? Gdzie ona jest? Czemu jej nie przyprowadziłeś? Jest na krzywuchowych moczarach. Ma tam wik, to pierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Kurwa, miałeś ją tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Miałem ją odnaleźć, zrobiłem to. Na nic więcej się nie umawialiśmy. Ty pewnie dalej myślisz, że jestem skończonym skurwysynem, prawda? I że to, co się stało, to wyłącznie moja wina. To, co ja myślę, nie ma znaczenia. A jednak ciągle widzę niechęć w twoich oczach. Nie wiem, jak to jest w wiedźmińskim świecie, ale u nas nic nie jest czarno-białe. Pewnie powiesz, że nie jesteś jedynym winowajcą. No to jak brzmi twoja wersja? Z Aneczką to była miłość od pierwszego wejrzenia. W czasie bitwy po Danhor włócznia rozharatała mi ramię. Ona mnie opatrywała. Kiedy wydobrzałem, poprosiłem ją o rękę. Popłakała się ze szczęścia. Niedługo potem urodziła się Tamara, a mnie wysłali do Sidaris. Król Etain miał problem z jakimś wataszką, a Foltest posłał mu wojska z pomocą. Potem była następna bitwa, jeszcze następna. Rzadko bywałem w domu, a osłodą wojaczki stała się gorzałka. Tak się zaprzyjaźniliśmy, że nawet gdy wracałem, nie mogliśmy się rozstać. No dobrze, co było dalej? Walczyłem na różnych frontach. Brałem żołd, a Anna siedziała sama całymi miesiącami. Później się dowiedziałem, że taka znowu samotna nie była. Przez prawie 3 lata pocieszał ją niejaki Ewan, przyjaciel z dzieciństwa. Pies go jebał. Rozumiesz, kurwa? Gdyby to jeszcze był jakiś jednorazowy skok w bok, to bym machnął ręką, ale ona przyprawiała mi rogi latami. W dupie miała mnie i moją miłość. Jak się dowiedziałeś? Któregoś dnia wróciłem do domu i nie zastałem Anny ani jej rzeczy. Tylko list. Pisała, że mnie nie kocha, że odchodzi z tym wypierdkiem i zabiera ze sobą Tamarę. Myślałem, że mnie jasny chuj strzeli. Pojechałem do niego. Chciałem tylko zabrać dziewczyny do domu. Ale jak go zobaczyłem, coś we mnie wstąpiło. Zajebałem skurwiela, a jego ścierwo dałem psom. W końcu z jakiegoś powodu muszą nazywać cię krwawym. Co? Przydomek zobowiązuje. A nie, z krwawym to zupełnie inna historia. Domyślam się, że Anna nie była zachwycona. Kurwa, mało powiedziane. Wpadła w histerię. Rzuciła się na mnie, zaczęła wierzgać, drapać. W końcu złapała za nóż. Gdybym się w porę nie uchylił, byłoby po mnie. Wtedy też po raz pierwszy ją uderzyłem. Nie wiedziałem, jak inaczej ją uspokoić. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Anna kilka razy próbowała zabić siebie i mnie. Podjudzała, żebym ją uderzył. Krzyczała, że zabiłem w jej życiu miłość, więc lepiej, żebym zgładził i ją. Przepraszałem 1000 razy, przynosiłem kwiaty, prezenty, ale ona miała to za nic. W końcu po 2 latach jej złość zmieniła się w obojętność. Od czasu do czasu przerwaną nawrotami jej szału i moimi pijackimi wyskokami. Nie wiem, jak wytrwaliśmy tyle lat, ale jakoś się udało. Tyle, że jak widzisz, Nie wszystko było tak, jak się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Dalej widzę winę tylko po twojej stronie. Gdybyś nie zostawiał jej samej w domu... Jak mogłem jej nie zostawiać samej? Byłem żołnierzem, nie miałem wyboru. Zawsze jest jakiś wybór. Dobra, kurwa, widzę, że cała moja gadanina poszła na marne. Jeśli nie chcesz przyprowadzić Anny do domu, powiedz przynajmniej, skąd się tam wzięła na tych bagnach. Twoja żona jest na służbie u wiedźm. O czym ty, kurwa, mówisz? Jakich wiedźm? Tych, które mieszkają na krzywuchowych moczarach. Och, jak ludzie o nich gadali, to myślałem, że to tylko bajania. Jak ona się tam w ogóle dostała? Uciekły nocą. Przejeżdżały koło lasu, kiedy wypadła z niego bestia na służbie wiedźm i porwała Annę. Bestia? Możesz, kurwa! A Tamara, nic się jej nie stało? Nie, nic. Dzięki Bogom chociaż tyle. No a co z Aneczką? Co było dalej? Stwór zaniósł ją w głąb moczarów, ale nie zrobił jej krzywdy. Co więcej, Anna wygląda na swój sposób na szczęśliwą. Wygląda na szczęśliwą? Co ty pierdolisz, wiedźminie? W ogóle, co ona tam robi na tych moczarach? Zawarła pakt z wiedźmami i chyba pomieszały jej się zmysły. Ja pierdolę, jaki znowu pakt? Nie chciała urodzić dziecka i poszła do wiedźm. One obiecały, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysły. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. To gwarantuje, że wywiąże się z długu. Pakt z wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie może tam zostać. Nie radzę zapuszczać się na bagna, nawet z obstawą. Miejsce samo w sobie jest niebezpieczne, a wiedźmy mogą być groźniejsze niż wam się wydaje. No przecież nie będę tu siedział i czekał, aż mi ją oddadzą. Jakby miały twoją córkę, też byś czekał na ich łaskę? Nie, nie czekałbym, ale ja jestem wiedźminem. A ja jestem mężem i ojcem, który spierdolił życie swoje i swoich bliskich. Skrzyknę ludzi, pójdziemy tam i wyciągniemy Annę. Wywiązałem się z mojej części umowy. Teraz ty wywiąż się ze swojej. Słowo się rzekło. Na czym to ja ostatnio... Na tym, że zaatakował was bazyliszek. A tak, no, to był kawał potężnego bydlaka. Kiedy myślałem, że tym razem się nie wywinie. Uważaj! Jeśli nie przeżyję, możesz wziąć z kasztelu co tylko chcesz. Przeżyjesz! Pff, no, to pokażmy ten Poczekajcie, mi to trzeba! Niech to szlak. Nie mogę go tak zostawić. Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Ty też mi pomogłaś. Wtedy, kiedy twój człowiek mnie tu przyprowadził. Dałeś mi wikt i opierunek, kazałeś mnie opatrzyć. Jesteśmy kwita. Nie musisz wyjeżdżać. Tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą kompanię. Muszę. Ścigają mnie upiory. Dziki gon. Kiedy użyłam mocy, trafiły na mój trop. Ścigacie dziki gon? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Wsiadła na koń i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. Przeprawa przez Pontar jest obstawiona przez redańskie wojska. Mimo to posłałeś Ciri do Nowigradu. Szukała czarodziejki, a czarodzieje są w Nowigradzie. Poza tym nie zostawiłbym jej na pastwę Redańczyków. Dałem jej glejt. Co za glejt? No taki. Pokażesz go tym chujom przy przeprawie i przepuszczą cię bez problemu. Dajesz mi go? Daję. Po co miałbym ci utrudniać życie? Szukasz dziecka, glejt ci się przyda. Skąd w ogóle masz te glejty? Nie zawsze dowodziłem tą bandą błaznów. Kiedyś służyłem w temerskim wojsku. Przecież przepraw pilnują Redańczycy. Ale jak się ma wyrobioną reputację i dobre kontakty, to barwy i sztandary schodzą na dalszy plan. Czyli istnieje szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś... No wyduś to. Chcę pojechać po Annę. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri, ale możesz być pewien. Jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. Trochę gotówki zawsze się przyda. No, w rzeczy samej zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Jasne. Do zobaczenia. Tu jesteś! Znowu uciekł! O, przepraszam, już nas nie ma. Co to było? Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego Uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno Ardala. Uma? Dziwne imię. Ano dziwne, ale mi innego nie podał. Znaczy, że umie mówić? Nie. To było tak. Pytam, jak na niego wołają. A ten nic, tylko próbuje sobie włożyć do nosa palec u nogi. No to go chwytam za rękę i pytam. Jak masz na imię? A ten się patrzy jak na głupka i duka. Oma. No i tak zostało. Na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Naprawdę nie miałeś już o co innego grać? A żeż kurwa czepiasz się. Sytuacja była taka, a nie inna. Ktoś go postawił i już. Miej pretensje do jego poprzedniego właściciela. Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć i uciech wielkiego miasta. Zatrzymałem się w jednej karczmie, a że tam akurat grali, to się przyłączyłem. Karty miałem jak żyleta. Oskubałem sukinsynów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przerżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić, a on pokazał tego dziwoląga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i brzydal trafił do broni. Od koniec pieśni. Rzeczywiście śmieszna historia. Boki zrywać. A tam kurwa nie znasz się. No to teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak. Choć czuję, że coś z nim jest nie tak. Jak to? No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek, a z drugiej strony ma skurwiel coś mądrego w oczach. A może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale nie wygląda na groźnego. No nic. Żreć dużo nie żre i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Na mnie już czas. Bywaj. Bywaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz córkę. I że będziesz dla niej dobrym ojcem. Podobie. Ty jesteś Małgosia? Ja, a ty jesteś Geralt. Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem. Ciri mi powiedziała. Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki, ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie, któregoś dnia jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu, jest wiele wart. Poznajesz to? O ja, mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Dzięki, miłej zabawy. Ja się nie bawię, ja pomagam. Frędzle, frędzle. Łajdaki i parszywce. Ojciec córkom kazał w las zemknąć, ale syn w chacie został. No to oni tego syna na jego oczach. Co z nami dalej będzie? Jebać mi się chce. Powiem, gdzie szaber ukryty? Twoi kompani dawno już łupy między siebie podzielili. Przynajmniej ja bym tak zrobił. A ty cicho. Ten tego. Jedź pod koło. Problemy? Geralt z Rivii. A ja dziś dostałam majtkę chleba! Coś taki bez życia! Ruszaj się! Daj spokój! Oddechu nie mogę złapać. Z niedźwiedziem żeś tańcował? Chyba mnie gniecił w nocy dusił. Niezłą robotę podłapał mój luby, ha? Ano, niekiepsko. Wczoraj całe wiadro obierków przyniósł. Pojedli. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Dziwisz się? Wiedźmak. A ten wiedźmak to skąd? Jedziemy! Dalej, płotka, dalej! Hejże! idzie na lepsze, oj nie. Kupujcie, Gabriele, obroń się sam! Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel! Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Bywaj. Wiesz, Wiedźminie źle o tobie gadają, ale ja nie zapomnę, co dla nas zrobiłeś. Grywasz o gwinta? Mówią, że Chadko jest głupi, ale Chadko wcale nie jest głupi. Orać i siać Chadko nie umie, ryby nie złowi, ale w karty grać umie. Chadko zagra. No to grajmy. Przegrał. Zdarza się i tak. Nagroda twoja. Bierz. Naprzód! Góle. Tam, gdzie są góle, zwykle są też zwłoki. Jest tam ktoś żywy? Jeśli tak, to może wyjść. Jest już bezpiecznie. Wiedźmin. Co tu się stało? Nifgardczyki przyszli. Plądrowali. Szukali kosztowności, jakby nam się tu przelewało. Kto ich pozabijał, bo przecież nie wy. Ja tam nic nie wiem. Pewnie te bestie, coście je wybili. Coś tu śmierdzi. I nie mam na myśli trupów. Jak było, tak było. Po co drążyć? Coś ukrywacie i mam zamiar dowiedzieć się co. Tu nic nie ma, nawet czarni nic nie znaleźli. Zejdźcie mi z drogi. To była nierówna walka. Nie miał żadnych szans. Szczęki zdolne zgnieść pancerz. Rzucone o ziemię z dużą siłą. Krwotok wewnętrzny. Zapach krwi jest nadal silny. Powinienem iść tym tropem. Tam nic nie ma. Ślady prowadzą do tego domu. Co tu się stało? A co się miało stać? Pytam ostatni raz, co się stało z Nilfgaardczykami i co jest za drzwiami? A ja tam nic nie wiem. Posłuchaj, głupcze. Jeżeli mi nie powiesz wszystkiego, co wiesz, wszyscy możecie zginąć, nie rozumiesz tego? Weźmiesz za to odpowiedzialność? Pod wsią są tunele. Tunele? Ruiny po elfach. Wygrzebujemy z nich różności dla handlarzy z Nowigradu. Nikt nie spodziewał się złego. Odgruzowaliśmy jedną komorę, a tam spała bestia. Poprzewracaliśmy stemple, co byś strop się zawalił, ale musi... Nie pogrzebaliśmy monstrum. Jak wyglądało to monstrum? Pod ziemią ciemno było, nie widziałem. A jak zabijało Nilfgaardczyków? Uciekłem i nie patrzyłem. Dawaj klucz do drzwi. Chcesz tam wejść? Nie. Przeleję wosk przez główkę klucza i wywróżę, co siedzi pod ziemią. No dawaj! A teraz powiedz mi, czy się mylę. Dokopaliście się do leża potwora. Zasypaliście wejście, ale Nilfgaardczycy otworzyli je na nowo, gdy szukali skarbów. Bestia zabiła czarnych i wróciła do legowiska. Wy chcieliście ich pochować, ale smród śmierci zwabił gulę, a potem zjawiłem się ja. Tak właśnie było, nie inaczej. Teraz ja zejdę na dół. Gdybym długo nie wracał, uciekajcie. Zabicie drzwi gwoździami nic nie da, bo z tuneli na pewno są inne wyjścia. Strzępy futra. Ta Ekima hibernowała tu, póki chłopi jej nie obudzili. Te deski najwyraźniej można podnieść. Przebita zbroja i rozerwane tętnice. Bogowie! Wyszedł żywy! Pod ziemią hibernowała Ekima. Była stara, pewnie spała tam przez stulecia. Ekima? Wampir. Nie będzie was już niepokoił. A oderżnęliście mu łeb i przewiliście serce kołkiem? Zrobiłem co trzeba. Nie zapuszczajcie się więcej do tych tuneli. Ekimy nie są samotnikami. Myśmy was co prawda nie wynajęli, ale należy się chyba... Należy. Dawaj. Bywajcie.